Dobry. Dziś nieco mięsa elektrycznego. Dzięki dla kumpla Pawła. Kumpel Paweł jest elektrykiem i ma zasadę ogólnie wykonywać instalacje tylko i wyłącznie na swoim sprzęcie. Ostatnio z nim rozmawiałem i mówił, że ma zabezpieczenia nadprądowe. Nadprądowe różnych producentów. Jest to głównie ściepa sprzętu dostarczonego w cudzysłowie od klientów. Oczywiście Polacy, nawet jeśli ich stać, no to mają taką tendencję do szukania czegoś najtańszego, pomimo że to może być kicz. Kumpel ma sztywne zasady i głównie buduje instalacje z Eatona albo Hagera. Tak więc mam tu zbieraninkę chyba 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 zabezpieczeń nadprądowych o charakterystyce B i prądzie 6 amperów, które są dostępne w zasadzie bez problemu na polskim rynku. Wachlarz cenowy no, waha się od tam załóżmy 12 zł, myślę, za jeden moduł w przypadku tych bardziej markowych produktów do nawet chyba 4,50 za jakieś takie osobiście mi nieznane sheety innych marek. Z czym to się je, jaka jest tego jakość? Szczerze nie wiem, spróbujemy coś tutaj zagrzebać. Plan mam taki, że może pooglądamy je z grubsza z zewnątrz. Pomarudzę, jakie są moje odczucia przy każdym module. O ile to dobrze zabrzmiało, odczucia przy module zabezpieczeń nadprądowych. Może pomęczymy plastik, z którego są wykonane. Nie będę robił żadnych jakichś wyspecjalizowanych syntetycznych testów. Po prostu wezmę, może poprzypalam te plastiki lutownicą, stałą temperaturą, a potem palnikiem, zobaczymy, jak się to pozachowuje. Zapewne rozkręcimy każdy z osobna. Zobaczymy, co jest w środku. Jeszcze miałem plan na test obciążenia, aczkolwiek one to są szóstki. Jest to łatwiej obciążyć w instalacji domowej. Nie muszę montować jakichś masakrycznych prądożernych urządzeń, lecz no, nie wiem, czy znajdę coś, co skaluje obciążenie tak, żebym mógł na przykład pokazać, przy jakiej wartości, wiadomo, z jakąś tolerancją dane zabezpieczenie zadziała, tak więc tego nie obiecuję, ale zobaczymy, co uda się potem z tego wymyśleć i z czym to się je. No jak widać, zakładam oczywiście i mówię, że to nie są pewnie wszystkie zabezpieczenia, które możemy dostać u nas w Polsce, ale myślę, że jest to zbieranina większości zabezpieczeń, które występują na polskim rynku i są ogólnie dostępne. Dobra, nasze laboratorium jest testowane. Miernik cęgowy założony na jeden z przewodów. Nie sugerujcie się kolorami. Podjęte zabezpieczenie nadprądowe. Łączymy je. Zaczniemy od ABB. One są, tak przypominam, szóstki wszystkie. Ustawimy tutaj parametr na mierniku cęgowym, żeby nam pokazał maksymalny prąd, jaki pójdzie. Zobaczymy, jak długo to zabezpieczenie wytrzyma, jeśli obciążymy go suszarką i odkurzaczem. One dają tak około 10 amperów poboru, tak więc zobaczymy, jak to długo podziała. Dobra, zaczynamy, włączam. No, przeciążony był dość sporo i podziałał, no, dość czas. Dobra, teraz następny. Dobra, teraz zabezpieczenie firmy Bemco. Od razu się wyłączyło, nawet nie starpnęło. Przypominam, że charakterystyka jest ta sama, co wszystkich innych zabezpieczeń. Dobra, spróbujmy. Włączymy suszarkę. Włączymy suszarkę i zobaczymy teraz. No tak. Dobra, i włączymy suszarkę. No, ewidentna różnica w charakterystyce prądu impulsowego przy rozruchu zimnego urządzenia. ABB dał sobie radę, pomimo że też jest charakterystyka B. Bemco wywalił od razu. Ok, następny. Ok, teraz Eaton. Startujemy z pełnej mocy. Jeśli wywali, no to wyłączamy suszarkę i dołączamy w trakcie. Dobra,
walił od razu. Wyłączam suszarę. Włączam zabezpieczenie. I dołączamy suszarkę. Ok, tyle dla Aytona. Ok, następny moduł firmy NX, Next, coś takiego, jakieś wynalazły. Dobra, pełne obciążenie. No, wystartował z pełnego obciążenia, trochę się posmażył i switch off. Ok, następny teraz moduł firmy Adelid, standard, pełne obciążenie, potem jak wywali, to będziemy stopniować. No dobra, poddaję się. Jak widać, moduł Adelit B6. Niestraszne są mu prądy rzędu 11 A i prawie 3 minuty męczenia modułu nie. Moduł nie zadziałał, nie wywalił się sam. Dobra, moduł firmy Schneider, pełne obciążenie start. No dobra, już się zacząłem martwić, wywaliło po dłuższym czasie, ale zadziałało. Ok, moduł firmy Gacia, co, whatever, startujemy. Dobra, nawet się nie uruchomiło. Odłączam suszarkę, włączam zabezpieczenie, power. OK, wyłączył się. Następny. Dobrze, teraz moduł firmy LCTEC, cokolwiek. Dobra, wyłączył się, no to lecimy z następnym. Moduł firmy Legrand. Ok, wyłączył się, przy czym muszę dodać, że zajęło to dosyć długo. Moduł firmy Hager. Dobra, next. Teraz Ideal. Ideal to jest chyba firma Canlux, z tego co mi się wydaje. Dobra, nie startnęło. Wyłączamy suszarę, zabezpieczenie. Ok, został nam ostatni jeszcze. Dobrze, zabezpieczenie firmy Eti.
Dobra, przebrnęliśmy do końca, więcej już aparatur nie ma, tak więc będziemy się bawić dalej. Ok, już bez prądu. Zrobimy sobie takie trzy grupy. Pierwsza grupa to aparaty Gacia, Eaton, Ideal, Bemco, które nie wystartowały, mając podłączone tak duże obciążenie, czyli powyżej 10 A. Czy to jest błąd? Oczywiście sądzę, że nie. Po włączeniu normalnie funkcjonowały, wszystko było ok. Większość z nich, jak już działała, to wytrzymywała około pół minuty plus minus 15 sekund, tak więc zakładam, że jest to pewnie jakaś norma wynikająca z budowy i parametrów, które muszą spełnić te zabezpieczenia. Grupa tych aparatów ABB, Enext, Schneider, LC-Tech i Hager uruchomiły się z obciążeniem i działały normalnie. Te trzy uruchomiły się również z podłączonym dużym obciążeniem, lecz wykazywały dłuższy czas działania pod tym przekroczonym prądem. Te powyżej minuty Legrand i Eti, natomiast zwycięzcą tego wszystkiego jest Adelid. Jest to trochę dziwne, bo przy około 3 minutach już wyłączyłem obciążenie i to zabezpieczenie nie zadziałało. Jest to szóstka, tak, wszystkie, a ładowałem około 11 amperów. No i to przez 3 minuty nie zadziałało, tak więc no, daje to trochę do myślenia. Nie wiem, ja osobiście nie oceniam żadnej z tej firmy. Apeluję o zdrowy rozsądek i jeśli coś robicie, róbcie porządnie i stosujcie tylko markowe aparaty, a na pewno nie będzie problemów, gdyż jednak sprawdzony producent to sprawdzony producent. Co jeszcze możemy sobie obmacać? Możemy tak zwrócić uwagę na to, jakie są rodzaje przyłączy w tych aparatach. O ile od dołu wszystkie mają przyłącze na kabel, tudzież linkę z tulejką i płaską listwę zasilającą, no to z szeregu wybija nam się oczywiście ABB, który nie ma możliwości podłączenia płaskiej szyny. Wydaje mi się, że ABB produkuje swoje własne rodzaj szyn dedykowany do ich instrumentów, tak więc taka mała niespodzianka. Według mnie jest to trochę słabe, bo to wszystko powinno być objęte tym jednym standardem i nie powinienem się zastanawiać, co kupię, to będzie im pasować, a tymczasem przy ABB no, będzie mała zabawa. Teraz patrząc od drugiej strony, odliczymy sobie te dziady. Z kolei, o ile na dole wszystkie te aparaty mają możliwość podłączenia szyny, to co mnie dziwił, od góry zaś nie wszystkie mają to gniazdo na tą szynę. Na przykład ten, jest to Legrand, nie ma tutaj szyny, tak jak na przykład kolega z boku. To samo Ideal Canluxa, też to nie widzę możliwości podłączenia płaskiej szyny. Hagerek też nie ma i Schneiderek to samo. No ABB, tak jak wspomniałem, oni wymagają dedykowanej szyby do systemu ABB. No według mnie dziwne, wszystko to powinno być w jednym standardzie produkowane, jak powiedzmy inne aparaty, żeby nie było problemów z zamianą, no ale wolność produkcji, tak ludzie to wymyślili. Dobra. Co jeszcze możemy sobie zobaczyć? Możemy, zanim zaczniemy je w ogóle macać i rozkręcać, przypalać, to jeszcze możemy sprawdzić, gdzie są wyprodukowane. O ile wziąłem sobie Eti. Eti jest made in Poland, tak więc bardzo fajnie. Wziąłem sobie teraz Legranda. No niestety nie widzę nigdzie tutaj. Limodest, Cedex, France, no dobra. O jest, patrzcie, made in Poland. Więc spoko. Miło wiedzieć, gdzie sprzęt jest wyprodukowany. Nieważne, jaki to sprzęt. Dobrze, żeby było napisane, gdzie jest wyprodukowany. Teraz mamy Adelida. To jest chyba jakaś niemiecka marka, ale niestety nie jest napisane, gdzie wyprodukowany. Teraz weźmiemy Bemco. Bemco. O, proszę. Made in PRC, czyli Chiny. Ideal Canlux. Canlux to chyba polska firma, czy nie wiem, czy w całości, ale dobra, nie ma napisane made in gdzie, jedynie, że jest po polsku, to możemy założyć, że w Polsce, głowę nie daje. I Tonic, no i Tonic chyba z tego co pamiętam był w Serbii produkowany, made in Serbia, bardzo fajnie. Gacia,
Jest. Baba Xiu będzie objął China. Czy Chiny. Hagerek. Made in France, proszę. Europa. LC Tech. LC.com. Szukajmy napisu Made in. Gdzie? Niestety nie widzę jakaś firma z Krakowa. To może być jakiś chiński rebrand, aczkolwiek nie wiem. Tak więc zakładamy, że nie wiem, gdzie jest wyprodukowany. Schneiderek. Schneiderek to chyba też jest jakieś nasze tutaj. No, wiedziałem. Bułgaria. Spoko. Enext, coś tam. Zobaczmy. No, niestety. Tajemnica, też produkt bez informacji, gdzie jest wyprodukowany. Albo nie widzę, no nie, chyba nie ma, szkoda. ABB, no ABB z tego co pamiętam, to są chyba Niemcy. Przy czym tu chyba. No jest, patrzcie, Made in Germany, nie zawiodłem się, no. To jest niemiecki produkt, ale spoko. No, widzicie. Wolny rynek, produktów masa. Wybierajcie z głową. Dobra, rozgrzejemy nasze urządzenie testowe numer 1, czyli lutownicę, do 400 stopni i zobaczymy, jak plastik z poszczególnych zabezpieczeń będzie się zachowywał. Zakładam, że raczej będzie w większości ok, no ale anusz się trafi jakiś flek. Dobra, Ideal Canlux, przykładamy 400 stopni i zobaczymy, co się dzieje tutaj z tym dziadostwem. O. Bardzo ładnie się wtopił. Pięknie. Eti. No, powiedziałbym, że tak samo. LC Tech. Pięknie. No, teraz Gacio. Czy Gacio? No, mam wrażenie, że lekko poszło, że tak powiem. Dobra, teraz Schneider. Myślałem, że wszędzie będzie tak samo. Legrand. No, sądzę, że wszędzie idzie to z takim samym oporem i jest bardzo podobnie. Plastik, można powiedzieć, jest taki przewidywalny podczas topienia. Topi się, topi, a nagle potem grę wpada. Bardzo fajnie się zachowuje. Nie jest to taki plastik jak w butelkach. Hager. Spoko. ABB. No, według mnie Bemko poszedł bardzo łatwo, że szybciej się przetopił niż pozostałe. No, takie może być, wiecie, odczucie. I tonik. Spoko. I został nam chyba Adelit. Dobra, test. Gorącym, nazwijmy to drutem, 400 stopni. Chociaż testy chyba się robi przy większej temperaturze. Według mnie wszystkie te zabezpieczenia spoko się zachowały, jeśli chodzi o plastik. Nie było jakiejś topy, że przyłożyłem, grot wpadł do środka i zaczął pływać w tym materiale. Czuć, że to jest materiał typowy, który wytrzymuje większe temperatury i na pewno się nie zapala od razu, tak więc następny test, jaki zrobimy, no to idę po palnik i spróbujemy któregoś dziada podpalić. No dobra, ostatni, że tak powiem, palący test. Palniczek. Zobaczymy, co się podzieje. Ideal. No ładnie, stopił się. Porażką by było, aby któryś się zapalił tutaj. Eti. Super. Stopił się, nie było płomienia. Adelid.
Również bardzo fajnie. LC Tech. To samo. Stopił się, nie podtrzymywał płomienia w żaden sposób. Gacia. To samo. Schneider. Bardzo fajnie. Legrand. Bez zaskoczenia. NX MCB 61 Professional. Nazwa niczym. Nazwa telefonu z Androidem. Ok. Next. Hager. Bardzo w porządku. ABB. Super. Made in China Bemco. Bardzo w porządku. No i Eaton tutaj raczej nie wróży rozczarowania. Wszystko super. Ok. No to co nam zostało, to co tygryski lubią najbardziej, czyli bierzemy wiertło albo lutownicę, jeszcze się zastanawiam, i rozbieramy to dziadostwo. No, trochę się z tym pieprzyłem, nawet zepsułem jedno wiertło. Rozgrzebałem wszystkie i muszę wam powiedzieć, że jest tu parę ciekawości. Tu mamy Hagera, tak widzicie, Hagerek. No, wygląda ładnie, napieprzony na środku. Legrand, tak widzicie. Tutaj mamy ABB, też to wygląda ładnie. Tutaj mamy polskie Eti, również spoko. Schneidera. Schneider, żeby było dokładnie widziane, czy pokazane. I ID Canluxa. Przy czym przy Schneiderze i Canluxie mogę się doszukiwać jakichś podobieństw. Chodzi głównie tutaj o tą blaszkę wygiętą. I tutaj też. Fakt, materiał się trochę różni, ale ja bym motyw podobny. Nie powiedziałbym, że wszystkie tak działają, bo na przykład żadne z tych, powiedziałbym, markowych produktów nie ma tego. Więc jest to jakaś minimalna, jakieś minimalne podobieństwo. I tonik. No i tonik to nie sądziłem, że tu, że się rozczaruje w jakiś sposób. Też wygląda na własny produkt. Ogólnie wszystkie te tutaj wymienione, czyli Hager, Hager, Legrand, ABB, potem Eti, potem, sorry, śmietnik wam pokazałem, Schneider i Canlux i Eaton. Wyglądają na w miarę, że tak powiem, oryginalny produkt. Ja się zaczynałem tutaj przy, tak, Adelid, LC Tech, Next, Glacia, czy jak to? Gacia, przepraszam, i Bemco. No jak popatrzcie z góry na te cztery, na tych pięć Chińczyków. Adelida zaraz pokażę, ale patrzcie na te. Czy ktoś widzi jakąś różnicę? Właśnie, że nie. Jak w Ryszczeli, to klepią w tej samej fabryce, tylko tak jak mówiłem, chiński rebrand. W różnej cenie po imporcie, w kontenerze do Polski. Adelid jest podobny. Minimalnie różni się cewka, naprawdę minimalnie. Tak, to reszta jest ta sama. Ten sam układ styków, góra-dół. To samo tutaj, ta drabinka. Sądzę, że, znaczy mogę domniemać oczywiście tylko, że to wypływa z podobnej fabryki co te cztery chińskie. No. Właśnie byłem najbardziej ciekaw tego testu, co zobaczymy w środku, bo to najbardziej pokazuje, z jakim sheetem mamy do czynienia. No ewidentnie te cztery, czyli powtórzę, Gacia, NX, coś tam, LC Tech, jak i Bemco, no
jednymi rękami montowane, że tak powiem. I Adeli gdzieś tam przy kolacji montowany obok nich, gdyż no, oprócz tej cewki, która się minimalnie różni, to wygląda jak pysk szczelił, tak samo. Tak więc no, jak widzicie, czy będą jakieś konkluzje i wnioski po tym moim teście, no zostawiam to dla Was. Ja osobiście będę się dalej upierał, że warto jednak zainwestować parę złotych w sprzęt markowy znanego producenta. Jest to nasze bezpieczeństwo, jak i urządzenia te montujemy na długi czas, tak więc nie oszczędzajcie przy tego typu inwestycjach. Niestety chiński shit zalewa nasz rynek. Nie mówię, że wszystko chińskie jest złe, bo wcale tak nie jest, no ale to akurat jest dobry przykład tego, że mamy w postaci wielu różnych, w cudzysłowie, producentów to samo urządzenie w różnej kwocie. No. Mam nadzieję, że się podobało moje urodzenie. Trochę to trwało, bo powiem Wam, że było trochę pieprzenia z tym, tak więc spokojnego montażu kabli, wesołego jaja. Cool.